Panie Edwardzie, wiosenna ramówka startuje już zaraz, trochę wcześniej, bo w połowie lutego. Dlaczego, dlaczego nie w marcu idzie wszystko razem, tylko jednak w tej połowie lutego agent się zaczyna i inne programy? Wie pan co, widzowie są niecierpliwi. Coraz bardziej domagają się wcześniejszego startu. Są kraje, w których program jest non-stop. My byliśmy do tej pory przyzwyczajeni, że to od marca, a potem od września, od paru sezonów to pęka. Jest ogromna presja rynku reklamowego, żeby zacząć wcześniej. No i tak wyskoczyliśmy te dwa tygodnie wcześniej, żeby ulegliśmy naciskom. Ja myślę, że w ciągu kilku sezonów nie będzie przerwy w zimie, że będzie program nowe odcinki non-stop. Iron Maidan, największy hit, który się szykuje w wiosennej ramówce. Thank you so much. Thank you. Good job, Marmita. Good job. Ja zadam takie inne pytanie. Dlaczego pasmo, w którym się pojawi, nie będzie to 21.30, tylko 22.30? Trochę mniej wdzięczne. A jak pan myśli? Przekleństwa będą i niecenzura. Nie, tam dużo się dzieje takich rzeczy, że nie ma na nie miejsca o 21.30. Myślę, że 22.30... My jesteśmy głównie stacją miejską, więc o tej porze wszyscy żyją i cieszą się tym, co jest w telewizorze. Tam dawaliśmy, pamięta pan, takiej serial o ślubach, który miał 20 kilka procent oglądalności o tej porze. Bardzo dużo dzisiaj ludzi wraca późno w dużych miastach, długo oglądają telewizję, więc to jest idealna dla nich oferta.